Cześć, z tej strony Wyborzy, witam Was po raz kolejny, tym razem na omówieniu Bestiary League Faku, czyli po prostu coś, co wyszło dosłownie dwie minutki temu, czyli generalnie to, o co w ogóle będzie chodzić w najnowszej lidze Bestiary. Przyznam się, że jeszcze tego nie czytałem, a jest tego trochę, możecie zobaczyć. Także postaram się to przeczytać teraz dla Was na szybko i przetłumaczyć mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. No to nie przedłużajmy. Jak generalnie będzie wyglądał gameplay? Einhard Frey teaches you to capture beasts in Rayclast, czyli NPC, który się tak nazywa, uczy nas, jak łapać bestie w Rayclast i daje nam swoje sieci, kilka sieci, że tak powiem. You can capture any beast you encounter by throwing, możesz złapać każdą bestię, po prostu rzucając nią siecią. Once captured, Einhard transports, raz złapane bestie zostają przeniesione do twojego menagerii, czyli coś jak zoo, gdzie będą przetrzymywane. You can visit your menagerie, you see your beast in cages. Możesz odwiedzać swoje zoo i oglądać swoje bestie w klatkach. And to fight them to craft items at the blood altar. I można z nimi walczyć, żeby craftować przedmioty na krwawym ołtarzu. The beast crafting red trait recipes require certain combinations of beasts. Tak, bo to już wiemy, że potrzebujemy różne kombinacje bestii zdobytych, aby craftić różne rzeczy. Generalnie tak. And can create some very interesting attacks, z bardzo interesującymi rezultami. Your progress in the league is tracked by your bestiary. Tak, mamy swój tak zwany śmiesznie Pokédex, w którym przetrzymujemy wszystkie swoje bestie. Jest on pod przyciskiem H, tak samo jak Challenge, oraz pod przyciskiem Menu na Xbox One. It shows which beasts you've captured. Pokazuje, jakie mamy bestie. How many of them are in your manager? Ile ich mamy w zoo? And which beast crafting recipes you have available for these beasts? I jakie mamy dostępne recepty do kraftowania z tych bestii, które już posiadamy. How difficult are the beast crafting fights? Jak bardzo ciężkie są te walki z tymi bestiami w tym twoim zoo? They can be really challenging once you start to craft the higher outcomes. Wraz z, że tak powiem, rozwojem craftu, czyli im lepsze rzeczy craftujemy, tym bardziej wymagające mogą być od nas te walki. Fighting multiple rare beasts at once, especially ones with bestiary modes, can be quite scary. Mogą być przerażające walki, zwłaszcza z kilkoma rzadkimi bestiami równocześnie, które posiadają dodatkowo bestiary modes, czyli jakby nowe mody na mobach, z tego co wiemy, tak jak mamy Nemesis, tak jak mamy Bloodline, mamy teraz bestiary mocy jeszcze na potworach. What types of things can be beastcrafted, czyli co możemy generalnie craftić z tych recept. There are many different categories of crafting results that you will find useful, including both twinking items as you play through the story and powerful endgame. Czyli mamy zarówno przedmioty, które przydadzą nam się podczas levelowania w trakcie robienia kampanii, oraz kilka przedmiotów, znaczy nie jest powiedziane ile, ale jakieś przedmioty endgame'owe także. You can see some already posted examples here and here, to za chwilę zobaczymy. Lub widzieliśmy już, nie jestem pewien. We are going to make a full news post about beast crafting results next week. W kolejnym tygodniu będzie nowy post na temat craftowania tych przedmiotów. How is capture success calculated? What effect is? Czyli generalnie jak jest skalkulowana szansa na złapanie stwora i czy możemy sobie to czymś zbufować generalnie? To jest pytanie, czy what effect is, czyli co na to wpływa. There's a random chance of capturing a beast with a net. Losowa szansa. And it's heavily influenced by how much life the monster is on and how strong the monster is. Czyli zależy od tego, ile potwór ma życia oraz od tego, jak bardzo jest silny. Expect rare of unique bosses to be harder to capture. Better nets help. O, to jest dobra informacja. Czyli tak, rzadkie oraz unikatowe potwory bossowie są trudniejsi do złapania, to jest w miarę oczywiste. Better nets help, czyli możemy mieć jeszcze dodatkowo sieci, które są lepsze niż zwykłe sieci. Czyli mamy tak naprawdę kilka rodzajów sieci. Na to wychodzi. What happens if a capture fails? Czyli co się stanie, jeżeli nie uda nam się złapać? The net you used is lost, czyli tracimy od razu
sieć, którą rzuciliśmy, and the monster enrages, czyli jeszcze do tego potwór się denerwuje, czyli dostaje prawdopodobnie dodatkowe mody, bonusy i tak dalej. You can attempt to capture a single beast as many times as you want. Możemy łapać dowolną ilość razy tą bestię, na którą polujemy. Though it's certainly dangerous to enrage the monsters. Ale jest to bardzo niebezpieczne, żeby denerwować potwory, czyli tak naprawdę z każdą siecią rzuconą, którą nie złapiemy potwora, potwór enrage'uje się jeszcze bardziej, czyli tak naprawdę rzeczywiście może to być ciężkie, żeby złapać potwora, jeżeli nie uda nam się tego zrobić za pierwszym, drugim razem. To potem może nas generalnie na przykład zabić. Albo możemy my go zabić niechcący. How do nets work? Are they items? Jak działają i czy są przedmiotami te sieci? Nets are stackable items that can be used for one monster capture each, czyli tak, mamy sieci, które są przedmiotami, które się stakują, tak jak każde currency. I na jednego potwora możemy zrzucić jedną sieć, z tego co tu rozumiem. I ten scan being used for one monster capture each, tak, czyli no, jeżeli złapiemy potwora siecią, to ta konkretna sieć nam znika. Early on you've given some by Einhard, ten NPC nam daje na początku trochę, and you can either buy more from him or to find them in the world as drops, czyli normalnie wypadają z dropu lub możemy kupić od tego NPC-tka dodatkowo, jeżeli nas na to stać. There is 10 tiers of, czyli mamy 10 rodzajów sieci, 10 tierów sieci mamy, which are introduced in a staggered way between the start and the game and the highest round. Aha, czyli generalnie stopniowo będą nam wylatywać, będą się pokazywać wraz z rozwojem na mapkach. Way between the start of the game and the... O, czyli nawet nie mapkach, tylko start of the game, czyli nawet już od kampanii, od pierwszych lokacji prawdopodobnie będą nam wylatywać sieci. Aż do ostatnich tierów mapy tak naprawdę, highest tier maps. In any particular place you will you find only two types of nets. Dwa rodzaje sieci, the current appropriate ones and occasionally the next tier. Aha, czyli in any particular place you will find only two types of nets, the current and occasionally the next tier. Tak, czyli podobnie jak z mapkami, chociaż nie do końca, bo mapki będą nam wypadać tylko na tym konkretnym poziomie, na którym się znajdujemy. Mapka będzie, znaczy nie mapka, tylko jakby plansza, na której się znajdziemy, będzie dropić tylko sieci, które są z tego samego jakby poziomu i czasami będzie nam wypadać o tier 1 wyższa. These higher ones are good to use for difficult encounters. No i czyli te z tierem wyższym są, no wiadomo, lepsze, żeby łapać jakieś trudniejsze spotkania z przeciwnikami. What stopped me having to carry around 10 different types of nets? Dlaczego mamy nie nosić 10 różnych sieci przy sobie? Co mnie przed tym powstrzymuje? It is unlikely that you need to carry around more than two types of nets at a time. Czyli generalnie przeważnie będziemy nosić dwie sieci, bo mówią, że nie ma sensu nosić więcej. The ones lower than the current appropriate tier won't drop. No tak, czyli sieci, które są na niższym tierze niż jesteśmy na planszy, nie będą dropić. So you will never run out of them or discard them. No, czyli nigdy nam się nie skończą tak naprawdę. Skoro dokładnie, appropriate tier won't drop, so you'll never... Oh, so you'll either run out of them or discard them. Aha. Czyli albo mogą nam się skończyć, albo możemy je discardować. You'll generally carry the current appropriate nets and once from the tier up to drop occasionally. They also stakują się do setki and to 5000 in currency i 5000 w currency stashu. Troszeczkę tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że znaczy ma to sens, bo generalnie jeżeli polujemy na jakiegoś konkretnego potwora, jesteśmy na jakimś konkretnym tierze, to nie będziemy brać ze sobą rzeczywiście sieci niższego tieru. Natomiast no jeżeli ktoś chce nosić przy sobie 10, żeby nie musieć co chwilę biegać do skrzynki, to dlaczego nie? Jasne, zajmuje to 10 pól w ekwipunku, ale no jeżeli ktoś nie ma co nosić, nie zbiera jakoś za dużo sprzętu podczas rozgrywki, no to jakby nic nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę.
What kinds of beasts can I encounter? Czyli jakie bestie możemy spotkać generalnie? In addition of the hundreds of regular beasts in Path of Exile that can be captured, there are several tiers of new beasts you will encounter as you play in the Bestiary League. Czyli no, poza setkami potworów, które mamy, możemy spotkać jeszcze dodatkowe bestie z Bestiary League Specific, czyli no, konkretnie stworzone na potrzeby Bestiary League. Rare Beasts with a Bestiary Mode. Tak, czyli te rzadkie potwory z tymi Bestiary Mode w tym momencie. Tymi nowymi. These occur relatively often. Pojawiają się dość często. Every area or so. Praktycznie na każdej planszy. And are harder than normal realm. Okay. I są trudniejsze niż zwykłe rzadkie potwory. Czyli po prostu też rzadkie potwory, ale z Bestiary Modem są trudniejsze niż zwykłe rzadkie żółte potwory. You'll want to capture these if you see them. Czyli prawdopodobnie i na pewno chcemy je złapać, jeżeli je spotkamy. Because these beasts are often needed for crafting, ponieważ mogą być potrzebne często do recept, do craftingu. Legendary beasts, which are exotic variants of other beasts you may recognize. Legendarne bestie, które mogą być wariacjami od bestii, które już znamy, które poznajemy, tak tu jest napisane przynajmniej. Czyli podejrzewam, że bestie, które już wcześniej spotkaliśmy, które są teoretycznie takie same z wyglądu, natomiast różnią się tymi bestiary modami, tak mi się to wydaje przynajmniej. These occur periodically and are substantially rarer than harder fights. Pojawiają się nie wiem jak jest po polsku, no co jakiś czas generalnie, regularnie w ten sposób. I są dużo rzadsze i trudniejsze te walki z tymi potworami. They are worth attempting to capture because most of the powerful beast creatures. Tak, i są warte próbowania złapania, ponieważ najsilniejsze recepty wymagają właśnie jednego lub więcej z tych legendarnych potworów. Spirit beast, czyli takie duchowe bestie. There are four of these, są tylko takie cztery, and they are available in the endgame. Tylko w endgame są możliwe do schwytania. By beastcrafting a portal. A portal to access them. Aha, czyli to jest jeszcze coś innego. Są możliwe do spotkania tylko w endgame, jeżeli z beastcraftujemy sobie portal do nich, czyli po prostu wejściówkę. They drop guaranteed unique items and can be captured to craft properties that synergize with some with those uniques. Aha. Czyli mają gwarantowany drop przedmiotów legendarnych oraz mogą być schwytane, żeby craftować synergię do tych przedmiotów legendarnych, które dropią. Spoko, bardzo fajne. Tylko się teraz zastanawiam, ile przedmiotów leci z jednego takiego stwora, pewnie do trzech. Podobnie jak z Blizzlordami prawdopodobnie zrobili, ciężko powiedzieć na tę chwilę. How do I capture a beast? When I do so much damage that... No właśnie, jak złapać potwora, jeżeli mamy tyle damage'u, że praktycznie łapiemy, że praktycznie go zabijamy od razu na jednego strzała. While a creature is in a net, it cannot die. Aha, jeżeli złapiemy w sieć stwora, to on nie może umrzeć, jest nieśmiertelny. So if you're worried about killing it too quickly, throw a net first and then attack second. Dokładnie, czyli możemy najpierw rzucić sieć, potem zaatakować. Legendary, ale to ma sens w takim razie, czyli jeżeli złapiemy w sieć potwora i uderzymy go i on zginie, to teoretycznie zostanie mu to jeden życia. Nadal jest to problematyczne w momencie, kiedy na przykład go nie złapiemy, bo może się tak okazać, że na przykład mamy burning i potwór się po prostu spali, mu się to jedno życie po uwolnieniu z sieci. Chyba że enrage'owane potwory dostają z powrotem max życie, wtedy miałoby to sens. Legendary beasts are signaled on the minimap before you encounter them. Legendarne bestie są oznaczone na minimapie zanim je spotkamy. And they are quite tough. Są bardzo silne. No, silne i pamiętne. Pamiętne, powiedzmy, że pamiętne walki. They have substantially more life than regular rare monsters, so they are hard to kill by accident. Są dużo silniejsze, mają więcej życia niż zwykłe rzadkie potwory, także są zdecydowanie trudniejsze do zabicia przez przypadek. Can beasts be traded? Czy można handlować bestiami? Tak. O, to jest bardzo ciekawe.
Once captured, they can be transferred into an item that can be traded with other players using existing safe trading methods. Czyli tak, czyli możemy generalnie handlować bestiami, które złapiemy, transferujemy je do przedmiotu, że tak powiem, tak samo jak robimy to z przepowiedniami. Sealujemy przepowiednie i po prostu mamy taki mały kamyczek. To tutaj będzie podobnie, też zamykamy po prostu bestię w takim pokebolu i przekazujemy pokebola drogą trade'ową innemu graczowi. Gdzie my to skończyliśmy? Traded. Will there be a minimap icon for legendary beast? Czy będzie minimapa dla legendarnych bestii? Tak! They are easy to spot from distance away, like breaches and abysses. Aha, czyli będą zaznaczone tak samo jak breacze i abysy na minimapie, czyli nie możemy ich przeoczyć tak naprawdę. Znaczy jest ciężko przeoczyć. Can I visit other people managers? Czy możemy odwiedzać cudze zoo? Oczywiście, że możemy, super. You can party up, enter someone's manager and engage in beastcrafting or endgame spirit beast encounters together. Aha, super, czyli jeszcze dodatkowo możemy pomagać w walkach w zoo podczas beastcraftingu i jeszcze do tego oczywiście dołączać do tych endgame'owych spirit beastów, tych portali, które robimy przy craftingu. Is there a managery command? Tak. Czy jest... Aha. Is there a managery command? Tak. Czyli jeżeli wpiszemy w czacie taką komendę, to przenosi nas automatycznie do swojego zoo. Oczywiście prawdopodobnie to działa tylko z bezpiecznych miejsc. Czyli gdzieś na mapkach to nie zadziała. Natomiast jak jesteśmy w mieście czy w hideoutie, na pewno zadziała, podobnie jak jest z hideoutem zresztą. Are your beasts league-wide or specific for each character? Czyli czy twoje bestie są... League-wide, specific or each character. Czy bestie są łapane tylko dla konkretnej postaci, którą łapiesz, czy są dla wszystkich postaci w całej lidze? W całej lidze. Like the Atlas... Czyli tak samo jak Atlas, tak samo jak Mistrzowie, you share them between all your characters, tak, czyli są dla po prostu wszystkich postaci, które mamy na konkretnej lidze. How do you remember what beasts I have and what receipts are available? Do I have to keep going back to the managery? No jak zapamiętać, jakie bestie posiadam i jakie mam recepty możliwe? Podejrzewam, że właśnie z bestiary, tak. The bestiary book that you carry with you has pages that record all of this, tak, czyli nasz Pokédex pokazuje nam wszystko, co chcemy się dowiedzieć na ten temat. Możemy wcisnąć H, żeby to zobaczyć, tak, lub menu na Xbox One. How many beasts can the menagerie hold? What happened if a cage gets full? Ile możemy bestii złapać i co się stanie, jeżeli klatka konkretnych bestii będzie pełna? Ciekawe. The menagerie is quite big, czyli to jest dość duże. It's spread over several game zones. Aha, czyli o kurczę, rzeczywiście, no to całe zoo dzieli się tak jakby na kilka game zone'ów, czyli no, na kilka dobrych planszy. There's a different cage per type of beast and they can hold a limited number. Są różne rodzaje klatek w zależności od rodzajów bestii i mogą and they can hold a limited number. I każda klatka ma ograniczoną liczbę miejsc. If a cage is full and you capture another beast of that type, then your worst current one is overwritten with the most. OK, czyli jeżeli mamy pełną klatkę i złapiemy jeszcze dodatkową bestię, to ta bestia automatycznie wchodzi na miejsce najgorszej bestii, którą posiadamy w tej obecnej klatce. Czy ma to sens? W sensie ma to sens, ale co to znaczy, jeżeli złapiemy... Rozumiem, że chodzi o to, że łapiemy bestię, taką samą bestię, tylko z wyższego tieru po prostu. To chyba o to chodzi, tak? Jeżeli mamy bestię powiedzmy z 13 tieru mapki, to i najsłabszą mamy z 9 tieru powiedzmy taką samą bestię, to ta z 9 znika, a ta z 13 pojawia się w klatce. Ma to sens. We're still balancing the number of each type of beast you can store. Nadal pracują nad tym, żeby zbalansować liczbę number of each type, liczbę typów bestii, które możemy przechowywać. What happens if I die or leave the Blood Altar fight? Co się stanie, jeśli umrę lub wyjdę z walki na krwawym ołtarzu? If you die or leave the fight, the beasts you were fighting are lost. Aha, czyli jeżeli umrzemy, czyli nie możemy umrzeć, jeżeli umrzemy lub wyjdziemy, bestie, z którymi walczyliśmy, są stracone, uciekają.
If you want to have another shot of that beast craft creeping, you have to find replacement beasts. Czyli jeżeli jeszcze raz będziemy chcieli to zrobić, musimy z powrotem znaleźć te same bestie i je złapać. Any item you put in the altar for crafting will still be there, unmodified. Czyli każdy przedmiot, który włożymy przed walką do altara, do tego ołtarza, który chcemy skraftić, w sensie tą broń, którą chcemy skraftić, pozostaje niezmodyfikowana, czyli taką, jaką ją wsadziliśmy, nie tracimy jej. In hardcore modes, if you die in the crafting fight, your character moves back to the parent standard league as expected. Czyli po prostu na hardcore nic się nie zmienia. Jeżeli umrzesz, to lecisz na standard i tyle. Nie ma zmiłuj. Will I have to farm many white monsters for high level recipes? Czy musimy farmić dużo trash, dużo białych potworów, żeby mieć high levelowe recipki, czyli to jest z endgame'u? Our intention is that the hardest recipe require a hard beast to find and capture. Czyli mieli taką intencję po prostu, żeby trudniejsze recepty wymagały trudniejszych potworów do znalezienia i złapania. Rather than busy work of finding easy monsters that will die quickly. Zamiast właśnie szukać trashu i łatwo ich niechcący zabijać i tak dalej. What will happen to my beasts when the league ends? Co się stanie z bestiami, kiedy liga się skończy? Ciekawe. They are merged back into the appropriate standard league, czyli przenoszą się na standard, czyli generalnie pozostaje nam jakby z góry już powiedziane, że liga pozostanie w korze gry i Boże, że no dobrze powiedziałem, że liga pozostaje w korze gry, czyli po prostu bestiary, wszystkie Pokemony i tak dalej, wszystko przechodzi na standard i będzie to już dostępne również na standardzie, nie jest to liga typu Legacy, gdzie wszystko zniknęło na przykład. Will there be a challenge to catch all of the beasts? Tak, czy będzie challenge 1 z 40, żeby złapać wszystkie bestie? Tak, 1 z 40 challenge'y to uzupełnić swój bestiary, czyli swój Pokédex, czyli złapie wszystkie. No i to było na tyle generalnie. Sporo się dowiedzieliśmy, fajnie, fajnie. Wiemy już mniej więcej jak to będzie wyglądać. O, ciekawi mnie tylko właśnie jak te sieci będą, kurczę. 10 tierów sieci. 10 tierów sieci. Nie wiem szczerze mówiąc jak to ma wyglądać. Jeżeli mam 10 tierów sieci, mamy co najmniej 16 tierów map plus jeszcze mapki, że tak powiem, no zwykłe z kampanii, to czy możemy na przykład tierem pierwszym mapki złapać potwory słabsze, czyli te z kampanii, oraz czy możemy tierem 10 mapki, bo podejrzewam, że mniej więcej tak to jest wyrównane, łapać potwory na 16. Podejrzewam, że możemy, czyli w sensie 10 plus. Tylko to właśnie nie jest powiedziane, cholera, bo może być tak, że na przykład maksymalny tier mapki, nie mapki, tylko sieci, jaki nam wypada na przykład na tierze 13 i wtedy mamy przedział od 3 do 13 i wtedy na przykład sieci z tieru 13 możemy nie łapać oczywiście potwory z tieru 14, 15, 16, natomiast z każdym kolejnym tierem będzie to coraz trudniejsze, tak mi się to przynajmniej wydaje. Natomiast też nie wiem jak to będzie działało w dół, że na przykład mamy mapkę tieru 3 i tą siecią możemy chyba coraz łatwiej łapać potwory z niższych tierów. Tak bym to widział, natomiast no nie będzie tak, skoro mówią, że pierwsze sieci mamy już podczas kampanii, czyli tak naprawdę mogą rozrzucić sieci też, tiery sieci jakby co kilka tierów, czyli możemy mieć na przykład 2-3 sieci podczas kampanii, potem możemy mieć kolejną na przykład na 2., 4., 7., 10., nie wiem, 13., 14., 15., 16. tierze na przykład. Ciężko powiedzieć na chwilę obecną, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. Ale generalnie ode mnie to tyle, dzięki, że zostaliście i zapraszam do oczywiście polubienia, jeżeli materiał Wam się spodobał, zapraszam do zasubskrybowania, jeżeli chcecie usłyszeć więcej nowości z Path of Exile po polsku. I ja się z Wami żegnam, jestem Wyposz i do zobaczyska, cześć!